Niech będą otwarte, dobrze. Ponieważ każdego z Was czas jest wolny, pozwolę sobie rozpocząć. Otwieram 44. sesję Rady Gminy w dniu dzisiejszym. Stwierdzam, że na sali obrad na 15 radnych jest obecnych 13, dwie osoby radnych jest usprawiedliwionych, ponieważ są dziś jeszcze potrwają prace polowe. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, serdecznie witam przedstawicieli mediów, witam zaproszonych gości, witam mieszkańców Sołectwa Pałsęcko, witam Panie i Panów Sołtysu, witam pracowników administracji gminnej, Panią Wójt, Wicewójt Edytę na Wyśle. Stwierdzam, że materiały na dzisiejszą sesję były dostarczone Państwu w regulaminowym terminie z informacji od przewodniczącej komisji. Wiem również, że odbyły się dwa posiedzenia komisji, podczas których były omawiane, przygotowane przez zarząd gminy projekty dzisiejszych uchwał. Były omówione, były niedomówienia, czyli niejasności były wyjaśnione. Dlatego też prawie 30 tych projektów uchwał zostaną przedłożone mimo właściwie sezonu wakacyjnego przez pracowników urzędu, przez zarząd gminy podczas do zaopiniowania podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy. Jeszcze jedno wyjaśnienie. W swojej nieobecności przez ostatnie dwa miesiące musiałem wziąć urlop na poratowanie zdrowia, ale już jest wszystko w porządku. Jestem w pełni sił i przystępuję do pracy. Wszystkim tym, którzy byli ze mną podczas tej choroby, serdecznie dziękuję, a tym, którzy jeszcze mogą się przydać, to mam nadzieję, bo ta choroba jest taka, że czasami gdzieś się tam zataje i będzie mi jeszcze ten wasz was potrzeba. To tylko tyle. Jak już wspomniałem, materiały do dzisiejszej sesji były Państwu dostarczone. Porządek zaproponowany będzie realizowany, czy są jeszcze jakieś dodatkowe uwagi do tego porządku obrad ze strony tutaj wnioskodawcy? Nie. Czyli realizujemy porządek przedstawiony w materiałach pod obrady dzisiejszej sesji. W ten sposób jesteśmy przy punkcie trzecim. Protokół z 44. sesji. Przepraszam, ja otwieram 45. sesję dzisiaj Rady Gminy. Przepraszam, spojrzałem na materiał. Protokół z 44. sesji był wyłożony przy stoliku radnych. Do chwili obecnej nikt nie zgłasza mi żadnych uwag. Zatem przechodzimy do przyjęcia tego protokołu. To była sesja 3 sierpnia. Czy do tego protokołu są jakieś uwagi ze strony pań czy panów radnych? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 44. sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Pozwolę sobie teraz usiąść, bo dzisiejszy materiał opiera się na projektach uchwał dotyczących wyrażenia zgody, większości wyrażenia zgody na umowy dzierżawy. Jak już wcześniej powiedziałem, komisje zajmowały się tym materiałem. Wszystkie niedomówienia zostały wyjaśnione i zostały przedłożone pod dzisiejszą sesję do zaopiniowania podczas dzisiejszych obrad. Pierwszy projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości.
Jest to nieruchomość o powierzchni 19 arów. Dwóch nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Marceli. Do tego macie Państwo załączoną mapkę poglądową i uzasadnienie. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Drugi projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat i to dotyczy działek gruntów w obrębie ewidencyjnym Gwda Mała. I tak jak poprzednio Państwo macie załączone mapy poglądowe, mapkę poglądową, jak to wygląda. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Pań, Panów Radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat. To dotyczy działek w obrębie ewidencyjnym spore i tak jak w poprzednim przypadku również jest załączona mapka poglądowa i szerokie uzasadnienie. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Państwa ma jakieś pytania, wątpliwości? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat w obrębie Wilczelaskiej. Też Państwo macie załączoną mapkę do tych nieruchomości w obrębie Wilczelaskiej. Czy do tego, i szerokie uzasadnienie, czy do tego projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do lat 5. To dotyczy obrębu Wilczelaski z przeznaczeniem na wykaszanie i zbiór traw. Też Państwo macie załączoną mapkę poglądową i uzasadnienie do tego projektu uchwały. Czy są jakieś pytania potrzebne dodatkowe w sprawie wyjaśnienia tego projektu, tego uchwały? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Do 2 lat. Pan Przewodniczący powiedział do 5, a my mamy w materiałach, że do 2 lat. Do 2. W uzasadnieniu? 3 lata. Nie, to może nie ten projekt uchwały. Która działka jest teraz, panie przewodniczący? To dotyczy działki 331 przez 25 powierzchni 284.
Dwa lata. Jeśli jest, mamy tutaj na dwa lata, tak? Pan przewodniczący czytał, że 5. To tutaj moje pytanie, dlaczego działkę rolną dajemy tylko na 2 lata? Bo w planie zagospodarowania jest symbolem oznaczony RJ i UU, gdzie wcześniejszą dajemy na 5 lat. Proszę bardzo, czy pani wójt jest w stanie w tej chwili dać wyjaśnienie do tego projektu uchwały? Panie przewodniczący, szanowni państwo, z informacji, które posiadam, taka jest decyzja wydzierżawiającego. Jest to działka przeznaczona prawdopodobnie do sprzedaży, stąd decyzja na okres 2-letni. Wczoraj również Komisja Rolnictwa dyskutowała na ten temat. Mówimy o tej działce. Dobrze, ale jeśli działka jest, pani wójt mówi, że działka jest prawdopodobnie przeznaczona do sprzedaży. Przez kogo? Przez Urząd Gminy? No, przez Gminy na Szczecinie. Czyli pani nie wie jeszcze, bo mówi prawdopodobnie. Prawdopodobnie jest przeznaczona do sprzedaży, ponieważ jesteśmy na etapie uzgadniania z potencjalnym inwestorem sprzedaży. Czyli sprzedajemy działki na lotnisku? Czyli sprzedajemy, tak, sprzedajemy działki na lotnisku. Znalazł się potencjalny inwestor. Myślę, że również chyba państwo czytaliście doniesienia prasowe. Myślę, że chyba również publicznie pan wójt się w tej kwestii wypowiadał. Póki co trwają rozmowy, stąd wniosek pana wójta, aby przeznaczyć te działki na 2 lata. Więcej pytań nie ma. Pan jeszcze, proszę bardzo. Wyjaśniające tutaj do tego, bo żeśmy rozmawiali na Komisji Rolnictwa i pana wójta nie było. To jest, chodzi o to, wstrzymam na razie na 2 lata. Być może, że to pójdzie po sprzedaż, ale cały teren lotniska jest jako tereny zielone. I wójt chce oddzielić pasy startowe od, po prostu rozdzielenie zrobić, żeby oddzielić pasy od gruntów rolnych. I dlatego to jest na razie na 2 lata. Czy dojdzie do sprzedaży, to też nie wiadomo, nie jest. To jest rozpoczęcie procedury. Tak, tak. To jest uporządkowanie po prostu tego lotniska, nie? Okej. Okay. Czy jeszcze są jakieś pytania dotyczące dodatkowe? Jeśli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania. Czy kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 6. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat w obrębie również Wilcze Laski o powierzchni 4,7 tysiąca 200 m2. Podobno rozumiem, że podobna sytuacja jest jak w poprzednim przypadku. Czy do tego projektu uchwały są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie widzę. Jeśli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Siódmym projektem uchwały jest projekt dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat. Jest to działka 331,25 o powierzchni 6 hektarów w obrębie ewidencyjnym Wilcze Laski. Też jest mapka załączona i uzasadnienie. Sytuacja podobna jak poprzednim był przypadkiem. Czy są pytania do tego projektu? Nie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Ten, kto jest przeciw, nie wiem, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest ok. Projekt uchwały numer 8, w tym moim ułożeniu segregowania sobie tych projektów uchwał, to jest 8. projekt uchwały, dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat.
Jest to też Wilcze Laski, hektar 27 arów z przeznaczeniem na cel rolny. Jest mapka i rozumiem, że to tak samo jak w poprzednich przypadkach dotyczy lotniska. Czy do tego projektu uchwały są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały również dotyczy Wilczych Lasek. To już działka o powierzchni 24900. I dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat. Czy do tego projektu uchwały ktoś z panów radnych ma jakieś pytania? Nie, proszę bardzo, pan Skórze. Ja mam takie formalne pytanie. Czy możemy przegłosować to wszystko za jednym podejściem? To jest jedna działka. Nie wiem, czy to jest zgodne, czy jest literą prawa. Jeszcze raz jest tylko z porządkiem przyjęte. Bo to na początku trzeba wniosek postawić. Może tak, ale nic się nie stało. Przechodzimy do... Tak, jeśli nie ma do tego projektu uchwały pytań, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i to chyba już widzę, że to jest jeszcze jedna. O, nie. Wiesz. Dobrze, ja wiem, że to może trochę nudne, ale to musi być. Procedura musi być przeprowadzona. Również o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat. I 13 hektarów w obrębie Wilczej Laski. Czy do tego projektu są pytania? Panie Przewodniczący, proszę bardzo. Ta uchwała i tak samo poprzednia, tak? To dotyczy dwóch działek, na dwóch areałów na różnych dwóch działkach. 331,25 i 1,17. I tak, tutaj, to wy macie całe projekty. Tak, ale, i o ile tutaj 13,07, to wcześniej, na wcześniejszej działce jest 80 arów. I tak samo w działce wcześniejszej, tam było 24,90, pan przewodniczący czytał. Tak. A druga działka pod tą samą uchwałę. 19,5. No ale wy macie państwo przed sobą pewną treść, a to tak może z ludem poleciałem tylko przez te najważniejsze cyferki i stąd tylko ta rozbieżność. Ale wiemy o czym mówimy. Działka 331,80 arów i 331,17, 13 hektarów. Mówimy teraz o tym, tak? Czy do tego projektu uchwały są jakieś pytania? Inne. Nie ma. Jeśli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I następny projekt uchwały, mam nadzieję, że to dotyczy wiceprasy, ten ostatni. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat. Dotyczy działek 331/25 o powierzchni 594 w obrębie ewidencyjnej Wilcze Laski z przeznaczeniem na wykaszanie i zbiór traw. Czy do tego projektu uchwały ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Jeśli nie ma, to przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym projektem uchwały. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do lat 3
dotyczącej działki gruntu oznaczonej numer 356 przez 1 o powierzchni 82 ary oraz działki 356 przez 2 o powierzchni 20 arów położonych w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka z przeznaczeniem na cele rolne. Też macie Państwo załączoną mapkę poglądową. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Jeśli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy również wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. Rzecz dotyczy działki gruntu oznaczonej numer 860 przez 3 o powierzchni 2124 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka z przeznaczeniem na cele rolne. Również na mapce poglądowej oznaczonym kolorem jest oznaczona ta działka. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Jeśli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym projektem uchwały jest projekt dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat, a rzecz dotyczy działki oznaczonej numer 108 przez 6 o powierzchni 2285 m2 w obrębie ewidencyjnym Jelenina. Ta działka z przeznaczeniem na cele rolne jest oznaczona kolorem żółtym na mapce poglądowej. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Proszę bardzo, Pani Radna Halina Kuczewska. Nie mam pytania, tylko mam taką uwagę do wszystkich tych projektów uchwał. No jeżeli ktoś robi taką mapkę, żeby nam może zaznaczyć jakiś odnośnik, gdzieś kościół, szkoła, jakaś główna droga, bo tu ciężko się odnaleźć. Ciężko się odnaleźć. Ja patrzę na mapkę, miejscowość niby znam, ale trudno mi ocenić, w którym miejscu jesteśmy. Słuszna uwaga. Dziękuję. Pani Wójt? Dziękuję bardzo. Jest uwaga słuszna. Ja też mam z tym problem, przeglądając, także musiałem sobie przekładać, gdzie jak to dostosować. Czy poza tym są jakieś pytania inne dotyczące tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. Tu rzecz dotyczy działki oznaczonej numer 126 przez 2 o powierzchni 9561 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Mosina z przeznaczeniem na cele rolne. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Państwa zna jakieś pytania, wątpliwości? Ja o tyle nie mam problemu, bo ja mam zaznaczony kolorem, nie? I troszeczkę... Też macie, tak? Okej. Okay. Są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw, nie widzę, stwierdza, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jesteśmy jeszcze przy Mosinie. Następny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. Działka numer 97/3 o powierzchni 8891 m2 w obrębie ewidencyjnym Mosina z przeznaczeniem na cele rolne. Proszę bardzo, czy do tego projektu uchwały Państwo macie jakieś pytania? Nie mam. Nie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wracamy jednak do Wilczych Lasów. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat, a rzecz dotyczy działki grunt oznaczonej numer 61/10 o powierzchni 4846 m2 położonej w obrębie ewidencyjnej Wilcze Laski z przeznaczeniem na cele rolne. Czy do tego projektu uchwały ktoś z panów radnych ma jakieś pytanie? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zmieniamy. Region, sołectwo, obręb Dalęcino. Wyrażenie zgody, uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. Rzecz dotyczy pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 17,1 m2 na gruncie działki oznaczonej numer 147/1 o powierzchni 1360 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Dalęcina. Czy do tego projektu uchwały ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Sikora. To jest pomieszczenie po tej byłej szkole? Tak jest. To są pomieszczenia gospodarcze, które kiedyś stanowiły właśnie pomieszczenia gospodarcze na byłej szkoły w Mielcinie. Dziękuję bardzo. Wyjaśnienia wystarczają panu radnemu? Tak? Jeśli nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Obręb ewidencyjny. Dziki. Rzecz dotyczy wyrażenia zgody, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku. To jest nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 165 m2 usytuowanym na działce gruntu numer 2/12 położony w obrębie ewidencyjnym Dziki. Czy są jakieś potrzebne pytania dotyczące tego projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Daniel Macio. Pytanie, tak jak wcześniej miałem pytanie, dlaczego tylko rok? Tak mam, czy dzierżawca obecny tylko na rok wystąpił? Nie mam informacji, na jaki długi okres czasu dzierżawca dotychczasowy wystąpił. No niemniej, skoro pan Wójt podjął taką decyzję, to coś stało. Było związane z tą jego decyzją. O ile się orientuję, to jest budynek po byłej kotłowni, który jest dzierżawiony od już chyba 5 czy 6 lat przez tego jednego dzierżawcę. Trudno jest tutaj mi zająć stanowisko, tak? Gospodarca zawiązkował. Skorzystał z prawa, on takie prawo ma. Tak, jak najbardziej. Dzierżawiający ma takie prawo. Dziwię, że tylko być może była jakaś sytuacja, tak, która spowodowała, że jest decyzja na jeden rok. O tym nie wiemy, może. Po prostu jak ktoś dzierżawi na dłuższy okres, to dba po prostu o budynki, a tylko na rok to tak nie jest zobowiązany, tak? Być może się dowiadujemy, że jest potrzebny. Chce kupić, no może być. Jeśli nie ma więcej pytań dotyczących tego projektu uchwały, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Więc dzięki. Zmieniamy temat. Projekt uchwały dotyczy, którym się zajmiemy za chwilę, dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Parsenicka. Wiem, że też było tematem możliwego posiedzenia komisji. Wiem, że szczegóły zostały sobie wyjaśnione na posiedzeniu komisji, niemniej jednak widzę, że są też i tutaj mieszkańcy tego obwodu, tej części obrębu Parsenicka, potrzebne są, czy będą potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia. Może komuś tam głosy. Proszę bardzo, pani radna Jolanta. Ja mam pytanie odnośnie tych mapek. Mapek to nie za bardzo można zobaczyć, bo jest bardzo minimalna. I tutaj są ogródki działkowe, ale w środku jest pozostawiona działka pod zabudowę mieszkaniową. I dlaczego ta działka w środku jest pozostawiona na budowę mieszkaniową? I czy dlaczego tylko dla części Parsenicka, nie dla całego Parsenicka? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście te materiały, które są dla Państwa udostępniane, no one z przyczyn oczywistych nie są w dużym formacie. Wczoraj dlatego pracownik na posiedzeniu Komisji Rolnictwa przyniósł mapę. Jeżeli są Państwo jeszcze zainteresowani do wglądu, a wiem, że na spotkaniach, które są wyartykułowane i zapisane w uzasadnieniu do tej uchwały, wiem, że takie spotkania się odbyły i na pewno cały dokument planistyczny był dla Państwa wyłożony i każdy z Państwa zainteresowany mógł wnieść uwagi. Z tego co wiemy i to co jest zapisane w uzasadnieniu do uchwały, a stanowi to fakt, nikt z mieszkańców nie wniósł żadnych uwag do propozycji, tak? Stąd zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wszystkie formalne przesłanki zostały spełnione do tego, aby dziś przedstawić Państwu taki plan w takim przygotowaniu. Przypomnę, że z tego co pamiętam, Państwo byli zainteresowani, aby działkami ogrodowymi pozostały działki numer 57 i one nadal mają te klasyfikacje, te funkcje jako działki ogrodowe. Tutaj rzeczywiście część jest wydzielona, to jest działka numer 59 na usługi mieszkaniowe i nieuciążliwe. Jest również, pamiętam, że była sytuacja dotycząca działki, na której zlokalizowane jest boisko. Tutaj ta funkcja nadal jest zachowana, tak? To jest działka numer 62. Czy są jakieś jeszcze pytania? Ale ta działka z możliwością zabudowy to jest na jakiej działce? Mówimy o działce numer 59, tak? To jest działka numer 59. I tu jest ustalony taki plan. To jest konkretnie miejsce, bo tu z tej działki my nic nie widzimy, znaczy z tej mapy my nie możemy określić, w którym to jest miejsce. Chcielibyśmy zobaczyć, ja bym chciała na przykład zobaczyć mapkę powiększoną. Proszę bardzo, tak? Tutaj materiał jest do wglądu, natomiast mówię, przypominam, że podczas spotkań, a odbyły się dwa, był cały materiał wyłożony, tak? Ale proszę nie bardzo, było tam jego mowy o jakiejś działce z możliwością zabudowy jednorodzinnej. Jest w planie umieszczone, no proszę Państwa, no chyba wszystkie musiały być informacje przezemnie dla Państwa przedstawione. Na tym spotkaniu. Proszę Państwa, uchwale szeroko czytamy, tak? Zgodnie z ustawą są wszystkie dyspozycje wypełnione, tak? Wszystkie ustalenia. Czekajcie Państwo jeszcze chwilę. Ale co stało na przeszkodzie, żeby tą działkę też zakwalifikować na ogródki działkowe? Tylko musiało powstać między ogródkami działkowymi
działka z możliwością zabudowy mieszkaniowej. Proszę bardzo, ja się z Państwem na ten temat nie spotykałam, tak? Niemniej w uchwale paragraf 28 jest zapis dotyczący właśnie tej działki 59 metrów, o którym rozmawiamy, tak? O powierzchni 0,21 hektarów. Przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej. Drugie, przeznaczenie uzupełniające tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej. Dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolno stojących lub realizowanie lokali użytkowych wybudowanych w budynkach mieszkalno-usługowych, tak? Macie Państwo kompletne uzasadnienie. Z tego uzasadnienia nam nic nie wynika, z tego uzasadnienia dla nas. Mieszkańców nie wynika nic. To tylko dla gminy wynika uzasadnienie, a dla nas nic. No dobrze, a proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli było spotkanie, Państwo wnosiliście uwagi do tego planu, ponieważ w uzasadnieniu czytamy. Pozwólcie Państwo, że tutaj zacytuję, tak, w wyniku wprowadzonych zmian do projektu planu został on ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 21 lipca 2017 roku. Dyskusję publiczną przeprowadzono w dniu 7 lipca 2017 roku. Wyznaczone terminy na składanie uwag, to jest do dnia 7 sierpnia 2017 roku, nie wpłynęła żadna uwaga. Więc proszę Państwa, wszystkie przesłanki są spełnione do rekomendowania pod obrady Rady tej uchwały. Jeżeli natomiast ktoś chce się zapoznać, bardzo proszę, udostępniam plan szczegółowy. Ja też proponowałbym właśnie zapoznanie mieszkańców z tym... Co? Nie było spotkania. Ale... No ale... No niech się wypowiedzą. Daj głos komuś. Czy tam jest pani, kogoś interesy są za... czy kogoś interesy są... Proszę bardzo, proszę bardzo. Jeśli chcielibyśmy zobaczyć właśnie, można. No zaraz. Plan jest na tyle, proszę Państwa, powiedzmy, że to również zaznaczone budynki, tak? Wielomieszkaniowe, jednorodzinne. Państwo możecie sobie spokojnie zauważyć, gdzie to jest zorganizowane. Ja tu nie widzę, żadnego zagrożenia dla mieszkańców, że kogoś interesy zostaną tutaj pominięte. Ktoś chyba tam strafił to wszystko. Dzisiaj nie mówię o mieszkańcach, mówię o mieście. Ale na komisjach mogę uczestniczyć. Ja mam pytanie. W jakim celu część tej działki, czy ta mała działka w tych ogródkach jest właśnie przekształcana na budowlę? Czy ona jest nieużytkowana przez nikogo? Bo to rozumiem, że właścicielem jesteśmy my, czyli gmina, tak? Tak. To w jakim celu, jeśli wkoło są wszystkie jako ogródki, to czemu w środku ta jedna jest przekształcona na budowlaną? Prawdopodobnie również musiał wpłynąć wniosek, tak? Bo Państwo zgodnie z procedurą jako zainteresowani mają prawo wynieść zmiany do planu zagospodarowania. Stąd wracamy, proszę Państwa, do początków. Stąd w ogóle jest ten plan właśnie dla Parcenska Trójki zmieniany. Proszę Państwa, tylko przypomnę, że no, te prace planistyczne, one nie wiążą się z postępowaniem w ciągu jednego miesiąca. To są prace wielomiesięczne i tylko i wyłącznie są realizowane na wniosek zainteresowanych. Skoro następuje zmiana, a zatem były składane wnioski. Wniosek, tak jest. Ale ja jeszcze tutaj na tej działce, tutaj co jest zaznaczona, tam jest postawiona siłownia napowietrzna też. Ta 59 MU. Tam jest zamontowana siłownia napowietrzna. Tak. Jeśli na tej działce jest siłownia, to ona nie powinna być przekształcona na budowlaną, tylko na użyteczności publicznej. Albo sportowa rekreacja. Proszę Państwa, no ja myślę jednak, że skoro taki zapis trafił pod obrady Rady,
to zapewne jest on przekonsultowany i jest on uzasadniony. No ja w tej chwili, proszę Państwa, no nie odpowiem Wam, nie mam przed oczami konkretnych metrów, ile zajmuje zielona siłownia, ale zapewne nie ma tutaj mowy o żadnym błędzie i zostało to przedstawione na spotkaniach, które Państwu tutaj odczytałam, do wglądu. No ta siłownia zajmuje dużo miejsca na tej działce. Komu chyba nie przeszkadza, jeżeli jest jakiś inny wniosek. Panie Wójcie, ja może, jeżeli mogę, Panie Przewodniczący. Proszę bardzo. Panie Wójcie, czy podjęcie tej uchwały dzisiaj jest obligatoryjne, z czymś musimy ją podjąć w trybie takim, w jakim jest przedstawione dzisiejszym, czy możemy ją na następną sesję odłożyć, bo według mnie nie mamy pełnej informacji, ale nie dlatego, że wyszło jakieś nieporozumienie między mieszkańcami a panią. Pani radna, panowie radni, tu padło takie stwierdzenie, żeby mapki były bardziej szczegółowe na posiedzeniu komisji. Pani nam wytłumaczyła, która przygotowuje uchwałę, że fizycznie jest to niemożliwe, więc zachęcam do pracy w komisjach. I naprawdę można tam się dowiedzieć dużo rzeczy. Zapraszany jest pracownik, przedstawiane są materiały szczegółowo i dzisiejsza dyskusja mi się wydaje, że nie jest zasadna. Nie ma podstaw. Niemniej jednak, Pani Wójt, jeżeli mogę, a mam takie prawo, to składam wniosek, żeby tą uchwałę wycofać z porządku obrad. Czy ja mogę przeprosić o głos? Proszę bardzo. Tak? Moje życzenie, ta uchwała nie może być zdjęta dzisiaj w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy obecnie, bez obecności wójta, ponieważ potrzebny jest do tego wniosek projektodawcy uchwały. To jeszcze jedno pytanie. Proszę Panią, to co się stanie, jeżeli tej uchwały dzisiaj nie przyjmiemy, nie przegłosujemy? Może być, ona może wrócić na następną sesję? Została albo zostanie przyjęta. Jeżeli będzie więcej radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały, albo nie zostanie podjęta przez radnych, tak? Ja już sobie tego, jeżeli nie podejmiemy tej uchwały dzisiaj. No to może być... Może wrócić na obrady? Może na następnym terminie? Może? Mogę się wypowiedzieć? No, ja Szanowni Państwo, ja tylko dodam, że na początku dzisiejszego spotkania Państwo przegłosowaliście w całości program dzisiejszego posiedzenia, tak? Również ta sesja. Tylko i wyłącznie z tego, co ja pamiętam, wnioskodawca może wycofać z porządku obrad, ale wnioskodawcy co do zasady nie ma. Nie wiem, czy nie robi błędu. Natomiast jeszcze bym poprosiła Panią Skarbnik. Poprosiłabym jeszcze Panią Skarbnik o informację, czy, bo tutaj mamy również taki zapis, że wpływ ustaleń projektu planu na budżet gminy Szczecin został przedstawiony w prognozie finansowej wymaganej przepisami artykułu 17 punkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, więc tutaj dla nas także to jest najważniejsza informacja, tak? Czy to rodzi jakiś skutki? Wszystkie uchwały w związku ze zmianą planu były ujmowane w budżecie i w prognozie finansowej, także tutaj to akurat Z tego względu to jest, nie ma nic wspólnego, tak? Nie ma też wpływu na to. Ja mam taki wniosek, że ktoś z pracowników z wydziału, gdzie to było opracowane, jest bardziej zorientowany, by nam przekazał informacje, byśmy małą przerwę, tak żebyśmy trochę więcej informacji mieli, dlaczego, jak to pani tu twierdzi, że ten budynek tam, czy będzie w tej działce pomiędzy tymi ogródkami działkowymi. Może ktoś był zaangażowany z pracowników tutaj. Proszę, jeżeli ja mogę, to są mieszkańcy Parsenska, ja już panu wytłumaczę o co chodzi z tymi działkami. To jest, nie wiem jaki tam jest duży kawałek, ale jest zrobiona siłownia, przechodzi droga między blokami, jest droga dojazdowa, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby tam stał jakikolwiek budynek. Bo będzie wioska podzielona na dwie części, dosłownie. Droga, która jest dojazdowa między dużymi blokami, a tymi mniejszymi czworakami, która idzie dalej do dużej dwunastki, przechodzi właśnie tamtędy. I tam pan wójt chce nam postawić budynek. Ja sobie nie wyobrażam. Koło jest wszędzie, wójt zawsze tłumaczył, że my musimy dbać o swoje. Tam jest zadbane, tam nie ma wysypiska śmieci, tam nie ma śmieci, żeby tą działkę sprzedać komuś. Tam
tam wszystko jest wykoszone, jest czysto, nie ma żadnych śmietników, więc ja tego nie rozumiem. Dzieci pójdą na siłownię i co, między czymś płotem? Jak tam się dostaną na tym działkę? Bo ja nie wiem, jak dojdą do siłowni. Ja nie wiem. Ale zasadne pytanie byłoby, dlaczego Urząd Gminy przeznaczył ją pod budownictwo w takim miejscu? Czy ktoś mógłby na to odpowiedzieć? Ja wiem, że bardziej pan wójt jest zorientowany, tu nie możemy winić panią wicewójt, ale może panią kierownik byśmy poprosili. To znaczy ja może proszę Państwa, jeżeli też tylko jeszcze można, bo tam niestety nie pomożemy w tym zakresie, ponieważ mamy sezon urlopowy i niestety pracownicy, którzy opracowywali, w tym również pani Jolanta Maczyszyn jest się nieobecna, która wczoraj Państwu służyła odpowiedzią na posiedzeniu komisji. Natomiast no, mnie dziwi fakt, że Państwo dzisiaj artykułujecie i być może słusznie, ale dlaczego Państwo nie skorzystaliście z możliwości, bo na pewno było ogłoszenie, zawiadomienie wywieszone przez pana sołtysa na temat spotkań, które są ustawowo wymagane przy procedurze ustalania planu. To pan przewodniczący decyduje, tak? Proszę pana przewodniczącego. Już mogę? No jeszcze dwa zdania, bo już mamy tutaj wypracowaną decyzję. Z panem wójtem w lipcu, na którym spotkaniu byliśmy, było około 10 mieszkańców i rozmawialiśmy na temat tych działek i na temat tego właśnie zagospodarowania międzysiłowego. My się absolutnie nie zgadaliśmy na zabudowę jednorodziny, w jakąkolwiek zabudowę. Chcieliśmy, żeby to zostało tak, jak było. I taka była rozmowa z wójtem tutaj na tej sali. To w związku z tym, proszę Państwa, dlaczego zapis, dlaczego jest zapis, że no nie wpłynęła żadna uwaga w ustawowym terminie, tak? Więc no, ten punkt no, jest de facto wyczerpany. Natomiast no, ja mam taką informację, Państwu ją przedstawiam w takim stanie prawnym, jaka do mnie również trafiła, tak? Panie Przewodniczący, ja bym zaproponował wniosek formalny. Nie chciałbym, żeby ona była głosowana. Nie wiem, jak to właśnie wygląda, tak jak pani prawnik nam to tłumaczyła. Ale uważam, że władza wszystko może. Może ją odłóżmy do następnej sesji. Trzymajmy się tylko z tego. Można takie coś? Nie można. Co? Wnioskodawcą jest głos. Paragraf. Ale to jest jasne, że 21 regulaminu, tak? Regulaminu Rady Gminy stanowi, że za zgodą Rady Gminy przewodniczący Rady może w trakcie sesji na wniosek projektodawcy uchwały zdjąć w porządku obrad projekt uchwały. Ale wydaje mi się, że pani wójt jest kompetentną osobą przy wszystkich uchwałach w tej chwili, że może też taką decyzję podjąć. Ja nie chciałbym, bo tu ja mówię, jak zagłosuję przeciwko temu, a nie chciałbym tego też robić, bo no nie znamy dokładnie dlaczego, co i jak. Mieszkańcy wystosowali pismo do gminy podpisami, że nie wyrażają zgody. To dlaczego pani wójt mówi, że mieszkańcy nie reagowali na to? Ja nie mówię, że mieszkańcy nie reagowali, ja mówię, dlaczego nie wpłynęły w stosownym terminie uwagi po przeprowadzonym spotkaniu, tak? Bo to nie wpłynęło do nas formalnie. Trzymamy się, pani radna, procedury. Natomiast jeżeli można poprosić panią przewodniczącą o 5-minutową przerwę, ponieważ musimy zweryfikować upoważnienie, bo mam co do tego wątpliwości. Czy jestem osobą upoważnioną? Nie, to nie. To wystarczyło do tej pory. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę, proszę o podniesienie ręki. Jeden głos za przyjęciem. Kto się wstrzymał? Jedna, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Kto jest przeciw? 4, 6, 7, 8, 8. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała nie uzyskała akceptacji Rady przy 8 głosach przeciwnych. Dziękuję bardzo. Możemy na następną sesję sobie po wyjaśnieniu tego wyjaśnienia.
wrócić do tematu. Wrócić do tematu. Następny projekt uchwały dotyczy stwierdzenia przeznaczenia przekształcenia zespołu szkół w Dziewielkiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Dziewielkiej i Publiczne Gimnazjum w Dziewielkiej, w Szkołę Podstawową w Dziewielkiej. Czy wszystko jasne? Komisja Oświaty, z tego co wiem, zajmowała się tymi projektami uchwał? Niejasności zostały wyjaśnione, czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie ma pytań, jest stwierdzenie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nasuwa się tylko jedno stwierdzenie. To, co robiliśmy przy wielkim zamieszaniu rok temu, bodajże czy półtora roku temu, zespoły szkół, kiedy część radnych wprost mówiła, poczekajmy, wchodzi reforma. Dzisiaj mamy co? Niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Trzeba zmienić pieczątki, trzeba zmienić inne dokumenty. Szkoda, szkoda, to jest tylko takie stwierdzenie, Panie Przewodniczący. No, dziękuję bardzo. No, proszę bardzo, Panie. Moi drodzy, ja chociaż też chciałbym go zadać. Ja mam inne zdanie. Jeżeli dwóch dyrektorów mieliśmy utrzymywać i kto zarządza majątkiem, kto za co odpowiada, kto jest, tak jakby można powiedzieć, zarządcą jakiego majątku, naprawdę to było wielkie nieporozumienie. Żeby w jednym obiekcie dwóch dyrektorów było, kto będzie miał pierwsze klasy do dyspozycji w godzinach rannych, to jest kłótnia pomiędzy dyrektorami. Każdy by chciał jakieś zajęcia od 8 do 12 skończyć, bo wtedy najlepiej się pracuje. Ale to no, zrobiliśmy to i teraz, że ustawa weszła odgórnie, widzimy jak społeczeństwo było przeciw, to nie tylko no, rząd obecny prowadził i my do tego musimy się dostosować. Oczywiście. Uzasadnienie przygotowała Pani. Jeszcze proszę bardzo kilka zdań do tego, do tych szkolnych, oświatowych projektów. Szanowni Państwo, doskonale wiecie, że Państwa uwagi są bardzo również cenne i rozpatrujemy i analizujemy, zasięgamy języka w Biurze Nadzoru Pana Wojewody, który czuwa nad prawidłowością pod względem zgodności z ustawami dokumentów, które Państwo stanowicie. No niestety nie mogę się zgodzić z tym faktem, że te zespoły szkół, że to był błąd, tak, że one były uchwalone. Tak jak tu już wyartykułował Pan Radny Pastuszek, proszę Państwa, dzięki temu zostało uporządkowanych wiele kwestii. Przede wszystkim również nie wydatkowaliśmy na tak zwane dodatkowe umowy dla nauczycieli, którzy byli zatrudnieni w szkole podstawowej i w zespole szkół. Tu była jedna umowa dla nauczycieli, więc proszę Państwa, tak samo zostały poczynione oszczędności z tytułu wynagrodzenia dla kadry kierowniczej. Proszę Państwa, kolejny jeszcze aspekt jest również taki. My już w tamtym roku, kiedy generalnie konsumowaliśmy zespół szkół, czyli w dniu 1 września 2016 roku, praktycznie wiedzieliśmy, że reforma oświaty ruszy. Nie wiedzieliśmy tego, w jakim ona będzie wydana. I proszę Państwa, jeżeli przeglądamy przepisy wprowadzające prawo oświatowe, również ustawę prawo oświatowe, która zacznie już obowiązywać od 1 września, możecie Państwo zauważyć, że przekształcenia dotyczą szkół podstawowych, samych gimnazjów, zespołów szkół, w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazje. I proszę Państwa, również dzięki temu i wówczas tamtej pracy finansowo-administracyjnej, która została przeprowadzona przez pracowników wówczas zespołu ekonomiczno-administracyjnego, dzisiaj mamy wiele kwestii uporządkowanych i dzisiaj korzystamy z artykułów ustawy wprowadzającej prawo oświatowe. Porządkujemy, tak? Tego od nas wymaga ustawodawca, abyście Państwo, tak, jako organ stanowiący, w drodze uchwały stwierdzili przekształcenie zespołu szkół. Wierzcie Państwo, że dzisiaj naprawdę no też nie ma do końca wszystkich przepisów wykonawczych i nie tylko nasz samorząd szuka interpretacji, ale również wiele samorządów, odbywały się różnego rodzaju spotkania, szkolenia. Nie ma wytycznych, nie ma przepisów, również urzędy skarbowe, które zajmują się kwestią NIP-ów, REGON-ów, również proszę Państwa mają twardy orzech do zgryzienia.
My cieszymy się, że pewne kwestie są uporządkowane. Uporządkowany jest również trwały zarząd w imieniu wójta. I te kwestie, proszę Państwa, naprawdę teraz także przy reformie oświaty pokazują, że to było jak najbardziej prawidłowe posunięcie. No dziękuję Pani Wójt. I ja tylko chciałbym przypomnieć, że to dotyczy 6 projektów przygotowanych na dzisiejszą sesję, dotyczące właśnie tego samego tematu. 5. 5? Czas to będzie. Dobrze. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś dodatkowe pytania, wyjaśnienia? Proszę bardzo, pan ma ja na komisji podnosiłem, bo my podjęliśmy uchwałę 30 w sprawie marca sieci szkół. I tam przy gimnazjach mają funkcjonować. Tam jest zapisane, że klasy publicznego gimnazjum, gdzie wielkiej, później czy klasy publicznego, ale nie publiczne gimnazjum, gdzie wielkiej w całości. Ja nie wiem, czy to jest spójne. Tu przed sesją pani wójt informowała mnie, że dzwoniła do nadzoru, do Urzędu Wojewódzkiego, że jest poprawnie to zrobione. Chociaż ja ze szkolenia też pamiętam, że miały być to szkoły podstawowe 8-letnie z oddziałami gimnazjalnymi. I tak podejmowaliśmy uchwałę, że klasy miały być publicznego gimnazjum w szkołach tych podstawowych. To jeszcze przez 2 dni, zanim rok szkolny się rozpocznie, to jeszcze pewne rzeczy będą wyjaśnione. Szanowni Państwo, tak, rzeczywiście podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Oświaty był ten wątek poruszany. Natomiast jak sprawa wygląda? Rzeczywiście proszę literalnie przeczytać paragraf 1 rzeczonej uchwały projektu, który mówi, stwierdza się przekształcenie zespołu szkół w Gdzie Wielkiej, 8-letnią szkołę podstawową w Gdzie Wielkiej z siedzibą, bo tego wymaga ustawodawca, tak, z siedzibą, adresem i oznaczeniem typu szkół, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa w Gdzie Wielkiej i publiczne gimnazjum w Gdzie Wielkiej. Tak jest w akcie założycielskim, Panie Radny, i to jest prawidłowa nomenklatura. Ja wiem, do którego zapisu uchwały z 30 marca Pan się odnosi, ale tam, przypomnę, była kwestia dotycząca obwodów i sieci szkół. I rzeczywiście z dniem 1 września, no już nie ma gimnazjów, tak? Są tylko klasy gimnazjów. Natomiast w zespołach szkół, zespoły szkół składają się ze szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum. Dodam również, że jeszcze zajrzałam, co mówi literalnie przepis. Przypomniałam sobie, bo przypomnę, że tą uchwałę przygotowywałam ponad miesiąc temu. Artykuł 191 ustęp 1 ustawy przepisy wprowadzające prawo oświatowe mówi o tym, że stwierdza się przekształcenie zespołów szkół, w skład który wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum. Także zarówno pracownik Biura Nadzoru Pana Wojewody, jak również i sama wykładnia tego artykułu mówi nam o tym, że zapis w tym projekcie uchwały jest poprawny. Nie wiem, czy jeszcze Pani Mecenas chciałaby od siebie coś dodać. Znaczy ja mogę dodać tylko tyle, tak jak powołując się na ten przepis, który Pani tutaj podała, że przepis ten mówi o szkole podstawowej i gimnazjum. I to są jednostki budżetowe, a klasy gimnazjum, o których mowa w tej uchwale marcowej, nie są gimnazjum ani jednostką budżetową. Dlatego też zarówno, jeszcze raz mówię, zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum jako jednostki budżetowe zostają przekształcone z dnia 1 września w szkołę podstawową. No dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I Pani Wójt, jednak 6 projektów uchwał dotyczy szkół. Dobrze. W takim razie przechodzimy dalej. Pierwszy ten projekt uchwały dotyczy stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w Gdzie Wielkiej, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa w Gdzie Wielkiej i publiczne gimnazjum w Gdzie Wielkiej, w szkołę podstawową w Gdzie Wielkiej. Czy do tego projektu jeszcze potrzebne są pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała podjęta została jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w Turowie, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie,
i publiczne gimnazjum w Turowie w szkołę podstawową imienia Tadeusza Kościuszki w Turowie. Czy potrzebne są jeszcze dodatkowe pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. Nie widzę. Żeśmy wyjaśnili sobie następnie. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w Wierzchowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Wierzchowie z filią w Sporym i Publiczne Gimnazjum w Wierzchowie w Szkołę Podstawową w Wierzchowie. I czy do tego projektu uchwały potrzebne są wyjaśnienia jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Tak? Dostaliśmy jakiś materiał. Przepraszam bardzo. Zgadza się. Państwo dostawują. Tak. Państwo dysponują projektem uchwały i tu jest ta autopoprawka. Proszę bardzo panią wójto. Dziękuję za czujność. No. Proszę Państwa, już też tutaj monitorowałam, że jest ta autopoprawka. Szanowni Państwo, z czego wynika ta autopoprawka? Jest to zwykła omyłka pisarska, tak? Państwo w paragrafie pierwszym macie zapis i w paragrafie pierwszym projektu uchwały macie zapis. Stwierdza się przekształcenie zespołu szkół w Wierzchowie w 8-letnią szkołę podstawową w Wierzchowie ze szkołą filialną w Sporym z siedzibą Wierzchowo 4078411 Wierzchowo, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa w Wierzchowie, a powinno być tak jak jest zapisane w uchwale z 30 marca, szkoła podstawowa w Wierzchowie, adres tak 78411 Wierzchowo 40 ze szkołą filialną w Sporym, tak? I taki jest zapis w tej autopoprawce. Proszę bardzo, pan radny Daniel Bracio. Ja mam pytanie odnośnie filii w Sporym, bo po tych zmianach różnych, po tym jak kurator wyraził swoje stanowisko odnośnie tej filii, szkoła filialna w Sporym miała być 6-letnią szkołą. Z tego co nas informowano, tak? I czy tutaj coś nie zmienia się? Czy ona jednak zostanie tą 6-letnią, nie będzie 8-letnią? Proszę Państwa, ta uchwała to jest, że tak powiem, konsumpcja reformy, tak? Stwierdzenie przekształcenia zespołu szkół, w skład którego wchodzą i szkoła podstawowa z publiczne gimnazjum. Absolutnie to już nie wpływa na stopień organizacji filii, tak? Filia funkcjonowała, pamiętacie Państwo również to pismo, które było przygotowywane jako skarga na działalność kuratora do ministra edukacji narodowej, że szkoła filialna funkcjonowała jako filia, aczkolwiek w pełnym składzie organizacyjnym, czyli 1.6, a powinna jako 1.3 bądź 1.4 funkcjonować. Teraz po zmianie tych przepisów, które wchodzą od 1 września, ta szkoła rzeczywiście będzie w niepełnym składzie organizacyjnym i będzie funkcjonowała jako szkoła z oddziałem przedszkolnym 1.6. Czyli ta uchwała to jest, proszę Państwa, tylko stwierdzenie, że zespół szkół zmienia się na szkołę podstawową w Wierzchowie ze szkołą filialną w Sporym. Czy wyjaśnienie wystarczą? Tak, tylko szkoda, bo mówię, na pierwszy klas to jak zacznie ktoś edukację, to by kończył, tak? A tutaj na 2 lata to jednak uciekną te dzieci. O 30 uczniów, 38 w 1.8, no to by było chore, prawda? Jeszcze nie ma więcej pytań. Nie ma więcej pytań, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały z włączoną autopoprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Parsencku w 8-letnią szkołę podstawową w Parsencku. Czy do tego projektu uchwały potrzebne są pytania?
Wszystko jest jasne. Jeśli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I to samo w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Żółtnicy w 8-letnią szkołę podstawową w Żółtnicy. Czy do tego projektu uchwały są potrzebne wyjaśnienia? Jeśli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Panie wójcie, chyba będzie pani potrzebna. Rzecz dotyczy, projekt uchwały dotyczy uchwały zmieniającą uchwałę numer 7/48 z 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu gminy Szczecinek na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. Czy ten projekt uchwały jest Państwu zrozumiały? Jeśli tak, potrzebne są pytania, proszę bardzo. Przewodniczący komisji. Ja się cieszę, że tak. Mówić 50%, a w tych pozycjach 5 i 6 mamy 30%. Chyba zależy nam również na oczyszczeniu powietrza, że możemy dokładać tam 50%. To jest paragraf pierwszy i dotacja może być udzielona. Czy przewodniczący komisji może udzielić odpowiedzi, czy nie? A jakiej komisji? Chodziło tylko o to, że 30% to chodzi o wewnątrz, rozprowadzenie wewnątrz mieszkania tego instalacji. Bo to chodzi na przykład o Parsensko, tam jest... Ale czy to będzie dofinansowanie dla tych, którzy założyli już, czy dopiero dla tych, którzy zakładają? Naprawdę nie wiem, bo... Panie wójt, proszę bardzo. Nie, bo to chodzi o wewnętrzne instalacje, które są wewnątrz, a na zewnątrz jest 50. Proszę Państwa, zawsze by się chciało, aby ta dotacja wynosiła jak najwięcej. No i jest to zrozumiałe. Ale też proszę Państwa, musimy pamiętać, że finanse gminy są takie, jakie są. W związku z tym, że mamy w tej chwili taką sytuację, że mieszkańcy i słusznie zmieniają sposób ogrzewania, raz na ekologiczny, dwa na dogodniejszy. Tutaj też wiemy, no, na podstawie już wspomnianego Parsenska, jak były głębokie perturbacje i co mówią przepisy. No wobec tego jesteśmy niestety bezsilni. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie ten aspekt, że mieszkańcy zmieniają sposób ogrzewania, pan wójt zaproponował poprawkę do uchwały, zmianę uchwały z 11 roku, gdzie były tylko i wyłącznie dotacje do przyłączy, do kanalizacji, tak, i do sieci wodociągowej, i do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, i do własnych ujęć wody. I teraz macie Państwo poszerzenie jeszcze o te dwa punkty, budowa przyłączy do sieci gazowej i budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Jest to ustalone na poziomie 30%, więc myślę, że tutaj również był pewnego rodzaju też i konsensus w stosunku do naszych możliwości budżetowych, tak? Aczkolwiek poza tym, bo też musicie Państwo pamiętać i z mieszkańcami, z którymi ja się spotykałam, uczulałam ich, że przy tym projekcie, który mają wykonany, muszą pamiętać o tym, co jest kosztem kwalifikowalnym, bo tylko i wyłącznie ten koszt będzie podlegał refundacji. No ufam, mam taką nadzieję, że to przyniesie skuteczną pomoc, kwestia udzielenia takiej dotacji, jeżeli rzeczywiście mieszkańcy wystąpią.
Natomiast nie pamiętam jeszcze jednej części pytania, co tutaj pan radny podnosił. Te 30%. Tylko 30%. Już wszystko jest jasne. Dobrze. Ale ci, co mają założone już, to ci mogą skorzystać, czy dopiero ci skorzystają, którzy są w trakcie zakładania? Czy dopiero będą mieli zamiar założyć? Jak to jest? W mojej ocenie no, prawo nie działa wstecz, tak? Więc z tej dotacji będą mogły korzystać te osoby, które w tej chwili tak, rozpoczęły proces inwestycyjny, które nie wiem, w przyszłym roku, za miesiąc, za dwa będą dokonywać któregoś z katalogu, który jest wymieniony przy łączy, tak? Czy to kanalizacyjnej, czy ujęcia wody, czy też zmiany ogrzewania na gazowe. Nie mam stuprocentowej pewności, ale prawie że graniczącą z nią. Niemniej, jeżeli cokolwiek ulegnie zmianie, na pewno będziemy Państwa informować. U nas w Parsencku właśnie było zebranie z panem wójtem i pan wójt zaoferował, że będzie dotacja 50%. Dlatego ta kotłownia tak szybko została zlikwidowana, bo była obietnica z gminy, że będzie dotacja 50%. Dlatego teraz już niektórzy już mają gaz pozakładany, a teraz się dowiadują, że dopiero w trakcie, jakby na drugi rok mieli zakładać, dopiero by dostali tą dotację, to coś jest tutaj no, to nie w porządku. Zostali mieszkańcy oszukani, mi się wydaje, przez gminę. Proszę Państwa, ja bym troszeczkę też użyła słowa, bo to oszukani to na pewno nie. Ja nie uczestniczyłam w tym spotkaniu, ale znając pana wójta, a pan wójt też mógł być wprowadzony w błąd. Pan wójt na pewno przekazuje mieszkańcom te informacje, które sam pozyskał. Z tego co pamiętam, na pewno na spotkaniu informował mieszkańców o możliwości ubiegania się o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast, proszę Państwa, ja też akurat byłam w tym czasie z panem wójtem w Koszalinie na spotkaniu z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu, no, który również nam rozkładał ręce i poddawał no, takie rozwiązania, które niestety beneficjentów przyszłych nie satysfakcjonują. W związku z tym również, biorąc pod uwagę ten fakt, chociaż dla mnie nie do końca jest to zrozumiałe, tak, że kotłownia przestaje funkcjonować, bo no chyba powinna przestać funkcjonować wtedy, kiedy mieszkańcy są zabezpieczeni w odpowiednie przyłącze. Nie, bynajmniej nie mnie to oceniać, nie znam zasady działania spółdzielni. Na pewno wiem, że ona jest likwidowana, tak, więc na pewno również muszą być tu zastosowane przepisy. Jest tam prezes, jest rada, więc na pewno tutaj te kwestie, ufam, są dopilnowane. Przykro mi, proszę Państwa, że no nie zawsze jest tak, jak my byśmy sobie tego oczekiwali i życzymy. Pamiętacie Państwo także spotkania dotyczące kanalizacji, tak, że miało być na przykład dotacja wysokości X%, a wychodzi, że jest jednak Y. Na to, proszę Państwa, my wpływu nie mamy. Proszę wierzyć, że pan wójt zabiegał, kontaktował się wielokrotnie i szukał wsparcia, aby móc pomóc swoim mieszkańcom. Więc ta uchwała, ten projekt, proszę Państwa, to również jest wychodzenie naprzeciw mieszkańcom. No też tak sądzę oczywiście. Czy do tego projektu uchwały są jeszcze dodatkowe pytania do wyjaśnienia? Nie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Przypomnę, że na sali obrad jest 12. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Widzę, że to jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I teraz następny projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczecinek. Też poprosiłbym panią wójt o rozszerzenie uzasadnienia tutaj nam wszystkim, jak to czytać. Proszę Państwa, sprawa rewitalizacji to również rzecz bardzo zawiła przepisy, aczkolwiek również to Państwo pamiętacie chociażby ze spotkań i radnych, i sołtysów, i w ogóle wszystkich instrumentariuszy, których ustawa obejmuje, czyli wszystkich mieszkańców naszej gminy. Spotkania między innymi z przedstawicielem Fundacji Nauka dla Środowiska, która w ramach konkursu na pomoc techniczną wygrała postępowanie na właśnie obsługę m.in. gminy Szczecinek, gminy Grzmiąca i gminy Barwice z terenu powiatu szczecineckiego, jeżeli chodzi o projekt rewitalizacji.
Tam również Państwu przybliżaliśmy, że zmierzamy do gminnego programu rewitalizacji dla gminy Szczecinek i postępowaliśmy zgodnie z ustawą o rewitalizacji z 15 roku. W związku z tym, że zaistniały nowe okoliczności, weszły nowe możliwości, a GPR, czyli Gminny Program Rewitalizacji, jest programem czasochłonnym, potrzebuje dużego zapasu czasowego, nie jesteśmy też w stanie, no, zarówno nasz samorząd, jak i pozostałe gminy, skorzystać z tego, co daje ustawa, więc stąd wniosek o uchyleniu uchwały, to jest ta kolejna, którą Państwo macie przedstawioną w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, a wcześniej rzeczona uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji. Dlaczego te uchwały idą z sobą w parze? Ano dlatego, że artykuł 52 ustęp 1 ustawy o rewitalizacji mówi jasno, że jeżeli nie jest realizowany gminny program rewitalizacji, również w trybie uchwały nie wyznacza się tych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Powiem Państwu też tylko tyle, że będziemy chcieli Państwu zarekomendować, ponieważ tutaj również Fundacja Nauka dla Środowiska na początku lipca na spotkaniu, które organizowaliśmy, właśnie tutaj podpowiedziała, zainicjowała, że jak najbardziej nasze gminy powinny realizować lokalny program rewitalizacji, natomiast nie GPR. Sprawdzałam również informacje ministra rozwoju infrastruktury, że jak najbardziej lokalny program rewitalizacji kwalifikuje się do pozyskania dofinansowania tych projektów, które w ramach LPR-u zostaną przedstawione. Natomiast gminny program rewitalizacji i tak gdzieś tam kiedyś trzeba będzie uzgodnić na te potrzeby, a mamy informację, że prawdopodobnie w listopadzie tego roku rozpoczną się nabory. My również przygotowaliśmy już fiszki projektowe, podobnie jak pozostali prywatni instrumentariusze. Chcemy wystartować w tym konkursie, aby móc pozyskać środki na rewitalizację. Proszę Państwa, czy będzie to LPR, czy będzie to GPR, skutki dla gminy są takie same. Czyli zarówno jak i gminny program, jak i lokalny ma za zadanie wyprowadzenie ze stanu kryzysowego tych obszarów zdegradowanych. Dodam również, że ta praca, która do tej pory została przeprowadzona, ona nie pójdzie na marne. Dlatego, że te obszary zdefiniowane są wedle diagnozy, a diagnoza również jest niezbędna do przygotowania lokalnego programu rewitalizacji. Tam tylko będzie niezbędna korekta, tą korektę już nanieśliśmy, bo została na przykład pominięta miejscowość Trzebiechowa w sołectwie Kusowo, a zostały zaznaczone na mapie tereny leśne. Jak najbardziej miejscowość Trzebiechowo powinna się znaleźć, odpowiednie wnioski już poszły do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która również z nami współpracuje w tym zakresie. Mapa jest przygotowana, podobnie jak aby móc ubiegać się o dofinansowanie, to należy, aby dany obszar znajdował się w strefie rewitalizacji, więc tutaj także będzie taka drobna korekta, kosmetyka, wyłączenie jakichś obszarów kompleksów leśnych, pól na rzecz miejscowości po to, aby móc sięgnąć, aby w ogóle móc wystartować tak w tym projekcie i spróbować chwycić te środki, na których, przypomnę, niestety chętnych jest bardzo wielu. Stąd, proszę Państwa, pierwsza ta uchwała uchylająca, bo jeżeli uchylamy GPR, to tożsame jest uchylenie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji, bo tak mówi ustawa, artykuł 52 ustęp 1, tutaj także macie Państwo w podstawie projektu uchwał zaznaczoną tą dyspozycję ustawy. Dziękuję bardzo Pani Wójt za to cenne uzupełnienie. Na pewno nikt by tego lepiej nie zrobił. Pani Wójt siedzi już nad tym tematem chyba od 2 miesięcy prawie, tak? Dobrze, nie ma więcej pytań do tego projektu uchwały. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczecinek? Proszę o podniesienie ręki. Uchylająca uchwałę, tak. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta
jednogłośnie, oczywiście uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Następny projekt uchwały ma związek z tą pierwszą. I mam tutaj karteczkę załączoną, żeby sobie dokonać poprawki. Proszę Państwa, w uzasadnieniu wkładała się pomyłka w druku. W przedostatniej linijce w uzasadnienia na podstawie paragrafu artykułu 19 rewitalizacji gminy Drzwiąca na lata 2017-2023 oczywiście powinno być gminy Szczeciny. Poprawcie sobie Państwo. Nie powiem tego, że Państwo, ja pracowałam wspólnie z dwoma samorządami z terenu powiatu szczecinackiego i stąd jest omyłka, za którą przepraszam, tak, ale to kompletnie nie zmienia żadnego. Zdarza się w pracy, oczywiście. Czy do tego projektu uchwały też są potrzebne pytania? Wyjaśnienia nie ma. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jesteśmy przy ostatnim projekcie uchwały dotyczącym wprowadzenia zmian w budżecie. Proszę bardzo. Pani skarbnik, czy kilka zdań do tego projektu uchwały wyjaśniających? Nie macie Państwo pytań? Do Pani skarbnik? Nie ma. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie na Szczecinek na 2016? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W ten sposób dobrnęliśmy do punktu 6. Wnioski i zapytania Rady. Proszę bardzo, Panie i Panowie Radni, macie dla siebie chwilę. Nie ma to jak ani mogło głos poprosić. Jako radny czy radny? O głos poprosił przewodniczący Tadeusz Kamiński. Proszę bardzo. Panie Wójcie, w związku z tym, że miasto Szczecinek jest miastem zakorpowanym od dłuższego czasu, a może już tak będzie, wpłynęły do mnie takie wnioski, żeby na ulicy Szerokiej w obrębie szkoły podstawowej Zarząd Powiatowy Dróg zrobił jakieś ograniczenia. Mieszkańcy sugerują, żeby to był spowalniacz taki, najlepiej by to było. Proszę? Tak zwany leżący policjant. No niech on lepiej stojący policjant jest bardziej skuteczny, bo mobilny. A z czym to się wiąże? Wiadomo, to jest skrót drogi omijający Szczecinek przez Omulną Żółtnicę do Gwdy na słup Zdary i w odwrotnym kierunku również, to nie znaczy, że to zawsze jeżdżą turyści. My ze swojej strony, Panie Wójt, zmontujemy jakieś pisemko do zarządu dróg, bo tak na ten temat rozmawialiśmy wcześniej, ale jak będzie w protokole, to będzie bardziej sztywniejsze, tak? I sprawę będziemy naprawdę potraktować jako pilną. Dziękuję bardzo. Ważna sprawa przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego. Proszę bardzo, Panie i Panowie Radni. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7. Wnioski i zapytania sołtysów. Z tej strony nikogo nie ma. Proszę bardzo. W bieżących sprawach też nie mam nic szczególnego. Przystąpiłem do pracy, także będziemy ostro pracować. Pani Wójt udzieli odpowiedzi na pytanie. Proszę bardzo. Jeszcze chwilkę cierpliwości, proszę Państwa, sobie zdaję sprawę, że jest ciepło, tak. Proszę Państwa, dziękuję bardzo tutaj za ten wniosek. Słuszny rzeczywiście.
sami doświadczamy na co dzień, że jeżeli tylko cokolwiek zadzieje się na drodze numer 20 czy 11, to objazdy są organizowane przez nasze miejscowości i rzeczywiście bardzo często doświadczamy tego, że kierowcy nie przestrzegają przepisów, nie przestrzegają również zapisów tego, że jest to teren zabudowany, że obowiązuje odpowiednia prędkość. Ja również na piśmie wystąpię tutaj do Powiatowego Zarządu Dróg o ustawienie stosownego oznakowania ograniczającego prędkość. Ja myślę, że chyba również będzie także niezbędny apel do funkcjonariuszy policji, aby także no niestety w jakiś sposób gdzieś tam częściej kontrolowali te punkty, abyśmy my wszyscy czuli się bezpiecznie. Tak? Nie, bo miejscowych wyłapią. Panie wójcie, bez przesady funkcjonariusz. No to panie radny. Miejscowie nie chodzi, mają chodzi nam o bezpieczeństwo, proszę państwa. Na pewno o stosowne oznakowanie wystąpimy. Natomiast korzystając z okazji, że dzisiaj się spotykamy, co prawda to jest sesja zwołana w trybie zwyczajnym, no niemniej mamy jeszcze końcówkę sezonu wakacyjnego, sala w połowie pusta, brakuje jeszcze radnych, nie ma w pełni przedstawicieli sołectw, nie ma państwa sołtysów, nie ma poszczególnych pracowników. Niemniej do czego zmierzam? Chciałam już dziś w tym miejscu, chociaż myślę, że na pewno będzie jeszcze do tego stosowna okazja, już dziś podziękować tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel, na apel starostów, wójtów, burmistrzów gmin, które w dniach 11-12 sierpnia zostały poszkodowane w wyniku napałnic. I proszę państwa, naprawdę ogromne brawa i podziękowania dla naszych mieszkańców, bo mamy mieszkańców z wielkimi, otwartymi sercami. Na pomoc w usuwaniu skutków napałnic pospieszyli między innymi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdzie Wielki. Tam oni, proszę państwa, pojechali nie tylko ze swoją pomocą, ze swoimi sprawnymi rękoma, ale także ze sprzętem, ale również udało im się pozyskać niezbędny sprzęt, który tam w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebny. Pospieszyli również mieszkańcy, tutaj między innymi obecna pani Krystyna Klingbeil, sołtys Gdy Wielkiej, pani Agata Kucharska, sołtys Godzimierza, obecna pani Bożena Klepsa, sołtys Gdy Wielkiej i wiele, wiele innych osób, których tutaj może z imienia, nazwiska nie wymieniam. Natomiast pragnę w tym miejscu już dziś wszystkim serdecznie państwu podziękować, bo bezinteresownie poświęciliście swój wolny czas. Jest to naprawdę piękny gest, aczkolwiek tutaj z informacji uzyskanych od osób, które pomagały, wiem, że to, co jest podawane w przekazach medialnych, w żaden sposób nie oddaje tego, co tam jest rzeczywiście na miejscu. Proszę państwa, naprawdę obraz nędzy i rozpaczy, prawdziwy dramat, bo pomimo upływu nawet kilkunastu dni, tutaj miałam informację od pani Agaty, że były jeszcze siedliska, gospodarstwa, które były odcięte od świata. Także proszę państwa, jeszcze raz ogromne podziękowania. Myślę, że jeszcze nadejdzie ten taki szczególny czas. Ja również myślę, że odpowiednio włodarze tych samorządów także wystosują informacje. My również jako gmina się zaangażowaliśmy w ten piękny projekt i jeszcze raz pięknie i bardzo serdecznie dziękuję. Wiemy, że mamy mieszkańców naprawdę o wielkim sercu. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Ja to widziałem. Przypomnę tylko, że inauguracja roku szkolnego gminna jest w Szkole w Żółtnicy w poniedziałek o godzinie 12. Dobrze mówię? W związku z wyczerpanym porządkiem obrad zamykam 45. sesję Rady Gminy Szczecin. Dziękuję bardzo.